Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o ogromnej roli cynku w naszej odporności. Opowiem także, w jaki sposób prawidłowo stosować cynk, w szczególności w przypadku aktywnego zakażenia wirusowego. Opowiem także, jakie są poprawne dawki w przypadku profilaktycznego stosowania lub w przypadku aktywnego zakażenia, bo te wartości znacznie się od siebie różnią. Opowiem także, jak poprawnie stosować cynk w przypadku aktywnej choroby, tak aby wchłonięty z przewodu pokarmowego przedostał się bezpośrednio do komórki i tam wykazał antywirusowe działanie. Bo być może tego jeszcze Państwo nie wiecie, ale cynk jest jednym z najsilniejszych antywirusowych pierwiastków, który możemy pozyskać z diety. Drodzy słuchacze, rola cynku w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego jest niemała. Braki tego pierwiastka zaostrzają choroby autoimmunologiczne, powodują, że jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, choroby zakaźne czy alergie, ale także na choroby nowotworowe i szybszy zanik grasicy. O tych dwóch pojęciach więcej powiem później. Niedobór cynku osłabia ponadto fagocytozę, czyli proces sprzątania organizmu z bakterii, wirusów, ale także z użytych czy zakażonych komórek. Co najważniejsze, wpływa negatywnie na wytwarzanie przeciwciał, czyli najważniejszej broni do walki z patogenami w naszym organizmie. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. Marek Skoczylas przedstawia. Jeśli miałbym przedstawić Państwu dwie najważniejsze funkcje cynku w naszej odporności, to powiedziałbym o następujących. Po pierwsze, cynk hamuje syntezę materiału genetycznego wirusa, dzięki czemu nie mogą się one pomnażać. Druga najistotniejsza według mnie to ta, że cynk umożliwia komunikację między komórkami naszego układu immunologicznego. To sprawia, że ich praca jest lepiej skoordynowana, dokładniejsza i bardziej precyzyjna, dzięki czemu komórki naszego układu immunologicznego lepiej radzą sobie z wszelkiego rodzaju patogenami. Omówmy zatem rolę cynku w naszej odporności w zakresie górnych dróg oddechowych. Nie tak dawno temu przeprowadzono badanie naukowe wśród nigeryjskich dzieci z ostrą infekcją górnych dróg oddechowych. Okazało się, u znacznej części właśnie tych dzieci występował niedobór cynku. Te same zależności między poziomem cynku w organizmie dzieci, a następnie między ich odpornością, ustalono także u tajskich dzieci w badaniu naukowym, w którym także dowiedziono, że mniejsze stężenie cynku w ich organizmach powodowało gorsze rokowanie w przebiegu choroby i wolniejszy powrót do zdrowia. Bardzo szybko przedstawię Państwu dowody naukowe. Badanie z 2004 roku. Cynk w ciężkim zapaleniu płuc u bardzo małych dzieci. Badanie z podwójnie zaślepioną próbą, kontrolowane placebo. W wynikach możemy przeczytać. Leczenie 20 mg cynku dziennie przyspiesza powrót do zdrowia po ciężkim zapaleniu płuc u dzieci i może pomóc zmniejszyć oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Badanie z udziałem tajskich dzieci nie będę tutaj cytował, ale wszystkie odnośniki do badań naukowych, na podstawie których tworzę ten odcinek, oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku jednego i drugiego badania z udziałem dzieci, cynk poprawiał natlenienie krwi, jakość oddychania oraz napowietrzenie płuc. A jeśli jesteśmy przy układzie oddechowym i przy wirusach, warto wspomnieć o roli cynku w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. W przypadku osób zakażonych właśnie COVID-19 stosowano siarczan cynku. W wyniku tego pacjentów wypisywano wcześniej do domu, zmniejszał się współczynnik śmiertelności, ale także potrzeba wentylacji i przyjmowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Badanie to dostarczyło dowodów, że cynk odgrywa bardzo ważną rolę w zakażeniach wirusowych w zakresie naszego układu oddechowego. No i tutaj oczywiście nie może odbyć się bez dowodów naukowych. Badanie z 2020 roku. Siarczan cynku w połączeniu z jonoforem cynku może poprawić wyniki leczenia hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. A w podsumowaniu tego badania możemy przeczytać. Badanie zapewnia pierwszy dowód in vivo, że siarczan cynku może odgrywać rolę w leczeniu COVID-19. I w tym badaniu pada słowo klucz, jeśli chodzi o skuteczność cynku w zakresie leczenia chorób wirusowych. Padło tutaj słowo jonofor. Otóż, drodzy słuchacze, jonofor to jest nic innego jak substancja, która ma zdolność do przenoszenia cynku z krwioobiegu do wnętrza naszej komórki. Ale jest to mechanizm niezależny od błony komórkowej. Czyli
Normalnie cynk może być przenoszony do wnętrza komórki przez błonę komórkową, jednak jest to proces ściśle regulowany i, mówiąc w dużym uproszczeniu, dość wolny. Natomiast w przypadku zakażeń wirusowych cynk jest potrzebny tu i teraz, zatem przeniesienie go w jak najszybszy sposób do wnętrza naszej komórki jest dla nas korzystne i niezbędne. Stąd też w przypadku chorób zakaźnych lekarze bardzo często w szpitalach używają jonoforów. Niemniej jednak w szpitalach używa się substancji syntetycznych, takich na przykład jak hydroksychlorochina, która nie dość, że jest nienaturalna dla naszego ciała, to po drugie jest dla przeciętnego Kowalskiego po prostu niedostępna. I tutaj właśnie z pomocą mogą przyjść nam dwa związki, czyli kwercetyna i galusan epigallokatechiny. Te dwie naturalne substancje także wykazują aktywność w stosunku do cynku jako jego jonofor, czyli mają zdolność do przenoszenia cynku do wnętrza naszej komórki. Ale zaznaczę raz jeszcze, są to substancje naturalne. Kwercetynę możemy odnaleźć w cebuli, w orzechach, jabłkach, jagodach czy winogronach, czy nawet w pomidorach. Natomiast galusan epigallokatechiny bardzo bogato występuje w zielonej herbacie, stanowi praktycznie 1/3 suchej masy wysuszonej zielonej herbaty. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj cząsteczka, która nazywa się kwercetyna. Prócz zdolności do przenoszenia cynku do wnętrza naszej komórki, sama w sobie ma silny potencjał antywirusowy. W kilku badaniach wykazano, że kwercetyna ma zdolność do hamowania pomnażania się różnych wirusów, w tym wirusa grypy, wirusów paragrypy, rinowirusów i wielu innych, w szczególności wirusów układu oddechowego. W tym miejscu chciałbym także przypomnieć Państwu badanie naukowe z 2008 roku. Dowodzi się w nim, że cedrela chińska ma antywirusowe działanie przeciwko właśnie koronawirusom, a ważną składową tej rośliny jest także kwercetyna. Zatem kwercetyna w połączeniu z cynkiem wykaże nam dwa bardzo ważne oddziaływania w zakresie naszego zdrowia. Po pierwsze, cynk szybciej przedostanie się do komórki, ponieważ kwercetyna jest jonoforem cynku, a po drugie, kwercetyna sama w sobie ma silny antywirusowy potencjał. Druga ważna cząsteczka, która przenosi nam cynk do wnętrza komórki, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to galusan epigallokatechiny. Okazuje się, związek ten jest także uniwersalnym i bardzo silnym inhibitorem wirusów w naszym ciele. Oddziałuje on nie tylko na szerokie spektrum wirusów, ale co jest bardzo ważne, galusan epigallokatechiny jest w stanie przenikać praktycznie do każdej tkanki naszego organizmu, co mocno go wyróżnia na tle innych naturalnych substancji. Jeśli chodzi natomiast o dawkowanie kwercetyny i galusanu epigallokatechiny, to przyjęło się uważać, że do 500 mg kwercetyny i 400 mg galusanu epigallokatechiny jest dawką powszechnie uznaną za bezpieczną w stosowaniu. Bardzo krótko chciałbym powiedzieć także o roli cynku w odporności na choroby nowotworowe, bo odporność to nie tylko na wirusy czy bakterie, ale także oczywiście na nowotwory. Dostępne badania naukowe wskazują na potencjalny wpływ cynku na przebieg białaczki. Opisano kilkanaście przypadków stosowania cynku właśnie w przypadku białaczki i jednym z nich jest przypadek 3-letniej dziewczynki, która chorowała na białaczkę. Cynk podawano ją wraz z chemioterapią i kontynuowano suplementację cynku aż przez 3 kolejne lata jako leczenie wspomagające. Co się okazało, już po 14 dniach zaobserwowano remisję stanu szpiku kostnego aż w 95% komórek. Ponadto do normy powróciła produkcja czerwonych krwinek oraz inne funkcje organizmu. Te same wyniki zauważono później u 13 innych dzieci. W tych badaniach naukowych przypuszcza się, że to właśnie cynk miał znaczącą rolę w ochronie szpiku kostnego oraz innych komórek przed szkodliwym działaniem chemioterapii. I tutaj muszę zacytować Państwu wyniki tego badania naukowego. Badanie z 2005 roku. Leczenie ostrej białaczki limfocytowej za pomocą cynku z chemioterapią i radioterapią. Historia przypadku i hipoteza. W treści tego badania możemy przeczytać. Wynikiem była remisja szpiku kostnego w 95% przypadków komórek blastycznych. Do obserwowanej zerowej liczby komórek blastycznych w obu biodrach w przeciągu pierwszych 14 dni leczenia, która nigdy nie nawróciła. Dalej możemy przeczytać. Identyczne wyniki wystąpiły u 13 innych dzieci z ostrą białaczką limfocytową, których rodzice zdecydowali się leczyć adiuwantem cynkowym. Powiedzmy coś teraz o niedoborach cynku. Szacuje się, że co trzecia osoba może mieć niedobory cynku w wyniku niewystarczającego spożywania tego pierwiastka w naszej diecie. Szczególnie narażone są osoby starsze,
Jest to zazwyczaj spowodowane niewystarczającym spożyciem, ale także nieodpowiednim przeżuwaniem pokarmów lub interakcjami z różnymi lekami, takimi na przykład jak leki moczopędne, które w tej grupie osób bardzo często przyjmowane są regularnie. Teraz opowiemy coś o dawkach i stosowaniu cynku. Przewlekłe stosowanie bardzo wysokich dawek cynku może prowadzić do poważnych zaburzeń neurologicznych, ale także i immunologicznych oraz niedoborów miedzi. Większość międzynarodowych instytucji zdrowia publicznego nie zaleca przyjmowania większych ilości niż 40 mg cynku raz na dobę, jeśli oczywiście mowa o przyjmowaniu go profilaktycznym. Jednak w przypadku chorób wirusowych, wedle niektórych badań naukowych, dawki mogą sięgać nawet 100 mg na dobę. Jest tak na przykład w przypadku leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C czy innych chorób wirusowych. Cynk w tym przypadku okazuje się być niezwykle ważnym pierwiastkiem potrzebnym do walki z zakażeniem wirusowym. Analizując większość badań naukowych w zakresie stosowania cynku właśnie do walki z wirusami, średnia dawka w tym przypadku wynosi mniej więcej 50 mg na dobę. Jak widać, różni się ona znacznie od dawki profilaktycznej, która wynosi mniej więcej 15 mg na dobę. Zatem dla jasności podsumujmy także ten punkt. Jeśli nie chcesz mieć niedoborów cynku, 15 mg dziennie powinno być dawką wystarczającą, ale w międzyczasie powinieneś pomyśleć także o suplementacji miedzi. Wedle badań naukowych nie powinniśmy przekraczać 40 mg cynku dziennie, a w przypadku zakażeń wirusowych naukowcy stosowali nawet do 100 mg cynku dziennie. Cynk odnajdziesz w takich produktach spożywczych jak fasola, pieczarki, boczniaki, pestki dyni, ziarna sezamu czy rośliny strączkowe. Warto wiedzieć także, że białko zwierzęce zwiększa wchłanianie cynku, a 100 g wołowiny daje nam około 50% dziennego zapotrzebowania właśnie na cynk. Pamiętajmy o tym, by suplementy z zawartością cynku zawsze popijać szklanką wody. Natomiast w przypadku występowania dolegliwości żołądkowych w trakcie przyjmowania cynku należy przyjmować cynk po posiłku. W trakcie suplementacji cynku należy unikać przyjmowania pokarmów bogatych w wapń oraz fosfor, ponieważ może to utrudniać organizmowi wchłanianie cynku. Pamiętajmy także, że cynk ze źródeł zwierzęcych jest bardziej biodostępny niż ze źródeł roślinnych. To wyjaśnia, dlaczego diety składające się głównie z produktów roślinnych mogą prowadzić do niższego spożywania cynku i ostatecznie do niedoborów tego pierwiastka w organizmie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz łącząca cynk z naszą odpornością, a w szczególności z jej długoletnią sprawnością. Co mam na myśli? Jeśli chcesz, żeby twoja odporność była wyjątkowo skuteczna w jesieni twojego życia, czyli po 60 roku życia, kiedy odporność w ogólnej populacji najzwyczajniej w świecie bardzo szybko spada, możesz sobie na to zapracować, przyjmując regularnie cynk z suplementów diety lub spożywając cynk z produktów spożywczych. Ktoś z Państwa może zapytać, co wspólnego ma regularne przyjmowanie cynku w trakcie naszego życia z naszą odpornością na starość. Otóż zależność ta jest tutaj bardzo klarowna i bardzo ważna, ponieważ okazuje się, że utrzymanie prawidłowego stężenia cynku w trakcie całego naszego życia spowalnia zanik grasicy, czyli najważniejszego gruczołu, w którym dojrzewają przeciwciała naszego układu immunologicznego. Ale tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany. Zanik grasicy od mniej więcej 24 roku życia jest zjawiskiem nieuniknionym. To, co możemy modulować poprzez regularne spożywanie cynku, to szybkość tego zaniku. Wiemy doskonale, bazując na badaniach naukowych, że dbanie o prawidłowe stężenie cynku w trakcie całego naszego życia spowalnia zanik grasicy. Zatem na starość nasza grasica będzie lepiej funkcjonować, a tym samym nie będziemy bezbronni wobec wirusów, chorób nowotworowych czy bakteryjnych. Ponieważ proces dojrzewania przeciwciał w grasicy, która nie uległa aż tak wielkiemu zanikowi jak w populacji ogólnej, będzie najzwyczajniej w świecie sprawniejszy. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Kłaniam się Państwu nisko i jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia.